Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 50. odcinek Assassin's Creed Odyssey. Heracles. I'm not sure if it's loved more for its legend or its olives. Now, where's that priest? A co ty? Co ty, Aleksios, ślepy? Dobra, czyli mamy drzewo oliwne Heraklesa, no i mamy też kapłana, z którym rozmawialiśmy sobie w ostatnim odcinku. No i mam nadzieję, że nam teraz coś więcej opowie o naszej matce. I thank you for your discretion, Eaglebearer. Chrysis has many eyes and ears throughout the sanctuary. What else can you tell me about the Spartan woman and child? The woman left the child's blanket behind. We tried to return it, but it was too painful a memory for her. Where did she go? What happened to the child? So Chrysis was right. You knew the rules, Timoxenos. You will suffer her wrath. Pleistos! Please! Get behind me, priest. I'll deal with these two. A jak to tylko dwóch przeciwników, to raczej nie powinniśmy mieć problemów. O kurde! A nie, jednak nie jest ich dwóch, jest ich troszeczkę więcej. O kurde, patrzcie. No, sporo życia mają. Dobra, uleczmy się, bo to już... nie są przelewki. Dawaj, tego starczą najpierw. On może nam najwięcej krwi napruć. Dobra, pięknie, no i dwóch zwyklaczków nam zostało. Dobra, i ostatni. Okej, widzę, że tutaj nieopodal jeszcze grasuje jakiś najemnik, ale on też raczej nie przejmuje się tym, co tutaj się dzieje. No dobra, czyli co, pokonaliśmy ich? I co jest naszym kolejnym zadaniem? Przejdźmy sobie jeszcze do zadań. Aha, czyli tyle. Tyle po prostu, czyli dowiedzieliśmy się czegoś tam o naszej matce, że przyszła tutaj z tym dzieckiem, ale dziecka nie udało się uratować. No dobra, czyli idziemy teraz do poszukiwania kolejnego kapłana. Dobra, on znajduje się tutaj bardzo niedaleko. No i co, będziemy musieli te wszystkie części tej historii poukładać sobie w całość. No ale najpierw zobaczmy, co powie nam kolejny kapłan, no i jakie będzie jego zadanie. Kurczę, nie tędy. If you're here for your purification bath, you'll have to come back another time. I'm here for information. In that case, you can go straight to Hades. I need to know about the Spartan woman who came through here many years ago. Did that eagle of yours sit in your ears? I'm under strict orders not to talk to any mercenaries, especially not about Spartan women or injured babies. I never mentioned the baby. Think you're so smart? Many women pass through with babies. Now leave me. I have my own problems to deal with. Maybe I can help you. Snakes! Snakes? They're everywhere. Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. These snakes killed someone? A patient was purifying himself when they slithered in.
Turns out he's terrified of snakes. Fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of your snake problem? Would you talk to me then? Oh, most definitely. The purification bath is crucial in the path towards healing. What does taking a bath have to do with healing the sick? Asclepios only visits the dreams of the pure. When the sick arrive, they offer sacrifice, cleanse their bodies in the bathhouse. Only then do we let them rest in the Abaddon, where Asclepios appears and heals them. How did all these snakes get loose? And why are there so many at the sanctuary? Blame Dorios! He's supposed to keep them in the Tholos. Patients with afflictions of the mind are healed by the snakes. Their tongues are like kisses from the gods. I'll clear out these snakes in no time. Icaros could use a good feast. Try not to kill them. Dorios will be furious if his sacred snakes get chopped to bits. Then how am I supposed to deal with them? Snakes are drawn to the bath's heat. Flood them with cold water, and they'll slither back to their hole. There's an underground pipe that may help you. I'll take care of your snake problem. Then, you'll tell me what I need to know. No dobra, trzeba mu pomóc z wężami, dosyć tego, to jest nasze zadanko. Podziemna rura, połączona jest ze źródłem wody. Dobra, szukamy tej rury najpierw. Czy co, to coś tutaj jest niedaleko nas. Też nie tutaj. Aha, tutaj w środku, no to tędy na razie nie wejdziemy, czyli idziemy do drugiego punktu. No i czego mamy tutaj szukać? Tej rury, ta? Podziemnej. Dobra, tutaj zbytnio się oddaliłem. No co jest? Jak mamy znaleźć tą rurę? That's the pipe. Opening it should flood the bath. A jest. And get rid of the snakes. No, otwieraj ją. A nie, się będziesz patrzył. Okej. Ja myślałem, że jakoś bardziej będzie widać, że ta woda tutaj zaczęła znów płynąć rurą. No cóż. Dobra, teraz opowiadaj, co wiesz. And is the bathhouse free of snakes? I flooded the bathhouse with cold water. Good riddance. Well? Well, what? I took care of the snakes. Now you're going to tell me about the Spartan woman and the baby. I actually don't know anything. It was before my time. The man who does know is Miven, but he won't tell you. He won't tell anyone anything. Aha, czyli tutaj daliśmy się wykorzystać. At least I got a name. Midon. Midon. I czy to jest imię tego naszego ostatniego kapłana? Dobra, mamy wbity 35 poziom. Coraz silniejszy staje się nasz Alexios. Asclepios spare her from suffering. Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. I'm looking for information about the Spartan woman who came through here. I was warned about an eagle bearer, a ruthless killer he was called. Do you think it's wise to deny this ruthless killer the information he desires? Healing the sick is my path. Help me get the attention of the gods, and I tell you what I can. What are you asking, exactly? Her illness seems to have no cure, and it's spreading. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods.
pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need the beast whose blood will ignite these flames for Asclepios to see. What did you have in mind? There is a rumor of a bull with skin as white as snow roaming the sanctuary outskirts. Head west of here, towards the coast. Bring it to me alive, and we'll offer a sacrifice the gods cannot ignore. The outskirts are vast. Can you be more specific about the location of the bull? Last I heard, it was grazing on Mount Corypham, near the Asini ruins. If you're just going to slit its throat, why do you need the bull alive? But we're not just going to slit its throat. First, we pour water on its head. If it nods, we may proceed. Gods, mortals, and animals, all must be willing participants in a sacrifice, or it is impure. To save this many people, we will need the beast's blood, bones, and fat. Tell me about Chrysis. She has everyone terrified. We taught her everything we knew about healing, about the gods. Then she found new teachers, people in masks. They changed her, turned her heart black. They became her gods. I'll find this bull for you. Dobra, jestem ciekaw właśnie tego zadanka z tym bykiem. Jak my tego byka sprowadzimy? Czyli tak, byk przebywa w Argolidzie, byk pasie się w północnej części góry Koryfum i widziano go nieopodal ruin Asine. Dobrze, czyli góra Koryfum, północna jej część, no czyli to będzie chyba to miejsce. Dobra, 400 metrów stąd, nie byliśmy w tych rejonach, no to sobie pobiegamy razem, bierzemy konia i let's go. Ruiny Asine, no czyli to wygląda na warownię przeciwnika, więc chyba trzeba będzie ją też przy okazji ogarnąć. Ok, jesteśmy już blisko celu, no to zobaczmy sobie, gdzie jest ten byk. Dobra, jest i on. Ok, tam jakiś mamy skarb, coś ten, tutaj mamy warownię Tiryns. Czy oni z tym bykiem walczą, czy co tutaj się dzieje? Zobaczmy, podjedźmy bliżej. O kurde. No dobrze. Czyli tak, mamy tutaj kilka rzeczy do roboty. Dobra, czyli przywódca bandytów, trzech więźniów i starożytna tabliczka. To wszystko znajduje się gdzieś tutaj nieopodal. Dobra, no to rozpoczynamy, myślę, tę misję. Pierwszy przeciwnik. Dobranoc. Ruszamy dalej. Jeszcze tutaj spytamy się Ikarosa, czy czegoś nie wie nowego, ale chyba nie. Dobra, zajmiemy się tym kapitanem. Dobra, reszta nas już zauważyła. No to są zwyklaczki. Aha, byk już nie żyje. Ale możemy wziąć jego serce. Ten jest krótszy, byk wytrzymały. Okej, czyli co, tutaj chyba wszyscy, więc zajmijmy się teraz więźniami. Pierwszy jest. A gdzie ta starożytna tabliczka?
co jest? Dobra, drugi więzień. Jest i on. I trzeci jest tam u góry. No ale gdzie jest ta tabliczka? I Karos, co jest? Co się z tobą dzieje ostatnio? A, czyżby tamten miał tabliczkę? A nie, to jest więzień. On na pewno tabliczki nie ma. Dobra, no to weźmy sobie to serce byka od razu, żeby tutaj się już nie wracać. Dobra. Not the best feeling. I hope this heart is enough. If they want the whole bull, they can come get it themselves. No, dokładnie. Serce powinno wystarczyć. No tak niestety został zabity. Dobra. No to był trzeci ten, a gdzie jest jeszcze tabliczka? No patrzcie. Ale ja nie chcę go nękać. Ja chcę tabliczkę znaleźć. Dlaczego Ikaros nam już nie pokazuje takiej rzeczy, nie? Nie mam pojęcia. Dobra, zabijmy tego gościa. Może, nie wiem, przy nim jest ta tabliczka. No raczej nie. Dobra, to podlecę sobie. Aha, bo to możliwe, że jest tam dalej troszeczkę. I że Ikaros nie ma zasięgu. Bo te ruiny to jeszcze tutaj się ciągną, nie? O właśnie, dobra. Czyli jednak, tak jak myślałem. No dobra, cofnijmy się jeszcze po tą tabliczkę. I następnie już ruszymy do kapłana, aby odnieść mu serce. No to myślę, że tutaj nic ciekawego już się nie wydarzy. Tak więc widzimy się przy kapłanie. No i cyk, jesteśmy na miejscu. Did you find the white bull? Couldn't bring it back alive, but I did manage to collect its heart. This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly, and with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Please, Mithios, the white bull you killed was mine. My farm feeds half of Arolis. If I die, people will starve. I beg you! My husband was killed by the sickness. I have two small children. Who will take care of them if I die? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. You did this. You choose whose prayers get heard by the gods. I know what it's like to be small and forsaken. Pray for the girl. You'll regret this. Not an easy choice, Mistios, but it's been made. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary, but sadly, it was before my time. The man you want is Medon, the elder priest. He spoke of her often, that is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guesthouse. Spends a lot of time being tended to by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped them. No nie wiem, czy tak zapamiętają mnie z dobrej strony, to bardziej tylko ta dziewczynka. Okej, czyli zadania wykonane, kapłanie Esculapa, sporo doświadczenia zdobyliśmy. Czyli nowe zadanie, ani słowa, przesłuchaj arcykapłana Medona w domu gościnnym. No my już tego imienia, znaczy to imię usłyszeliśmy od wcześniejszego kapłana.
No ale zadanie wymagało od nas porozmawiania ze wszystkimi trzema. No to teraz idziemy już w poszukiwaniu Medona, czyli chyba najstarszego kapłana, który doskonale pamięta naszą matkę. No ale nie ma języka, więc tutaj jest pewien problem. Aha, czyli co, no musimy wszystkich tutaj pewnie wybić. Domek dla gości. Czy ktoś nas zauważy, jak tego będziemy zabijać? Chyba nie. No kurde, a jednak. Dobra, biegnie następny, o kurde. Potem starczą. Ale dawaj, jedziemy go. Kurde, muszę wam powiedzieć szczerze, że ci cywile czasami denerwują mnie, nie? No ja wiem, że to jest część gry, ale taka bardzo upierdliwa. Okej, już mamy zainteresowanego najemnika. Dawaj, dawaj, dawaj. Co ty gadasz, że to nie pykło kompletnie? Okej, najemnik już się pojawił. Okej, ten pokonany. Drugi również. Dobra, cywilów sobie odpuścimy. Ja teraz jeszcze spłacę to zlecenie. Dobra, najemnik już się nami nie interesuje. Teraz tak, skarb do wzięcia. Kurde, ale ci mi nie dadzą tutaj żyć. Dobra, no to jazda z nimi. Chcecie walczyć, to macie walkę. No i nara. Okej. Jest pierwszy ze skarbów, pójdziemy do drugiego, a następnie na spotkanie z Medonem. They're dead. And you must be Medon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Ahab! I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Medon is a caring, generous man. I want answers from him. Not you. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. The Spartan woman. Was her name Mirini? They said she had a baby with her. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Medon prayed for its life. You saved the child. No? He did everything he could, but the baby was badly wounded. Did she tell you where she was going?
Do all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his servant. We share a sacred bond. Sacred? Right. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my sister here, you and your priests left her for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. No to przenosimy się w przeszłość. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky she survived as long as she did. That fall was devastating. My baby. My baby. Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. They is here. They're gone. They're both gone. No to matka opłakiwała dwójkę dzieci, ale nie wiedziała, że jedno przeżyło. Tell me, please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Medon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to her, before finally leading her to the gods. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? There is an altar where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas, and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal, but I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Hush, my child. May Ira bless our sacred family. Dobrze, czyli mamy nową czcicielkę, Chrysis, wyznawcy rodu. W sypialni Chrysis znajdował się napis Monstrum Hery, choć uważano to za dzieło rozzłoszczonego wyznawcy. Niektórzy twierdzili, że napisała to sama Chrysis jako przypomnienie o jej roli służebnicy kosmosa. Przez całe życie porywała dzieci i wychowywała je na sługi odrażających czcicieli. Jakaś część jej serca niegdyś kochała te dzieci, ale umarła już dawno temu. No dobrze, czyli idziemy w poszukiwania Chrysis. Gdzie to ona jest? W sumie to nieważne. Dobrze. Czyli... Aha, czyli po prostu musimy ją teraz znaleźć, nie? Co tutaj mamy nowego? Czy mamy jakieś nowe zadanko? Nie mamy. Nie mamy, czyli po prostu ta czcicielka nowa, nie? Chrysis, dobra, no to jeszcze ją trzeba będzie tutaj znaleźć. Czyli to jest rekin mytyleński. Belos. A, to jest ona. Wybierz się na Argolidę. Aha, czyli musimy jej szukać teraz, tak? No dobra, no jesteśmy w Argolidzie. Dobra, spłaćmy może nagrodę. Tak jest. To co teraz? Dobra, chyba trzeba będzie zajrzeć w każdy punkt w Argolidzie, żeby znaleźć tą czcicielkę. Tutaj w mieście Argos też jest sporo do roboty. Tutaj też bagna Hedry. O, może nawet tutaj, nie? Ale dobra, no to tak, mamy jeszcze troszeczkę czasu tam minimalnie. Minimalnie mamy. Leje lew nemejski, a tutaj jeszcze coś się dzieje. Dobra, to pójdziemy tam do tego punktu. No, mamy spory kawałek, więc widzimy się na miejscu. No i cyk, jesteśmy już prawie na miejscu i jednak otrzymaliśmy zadanie, otrzymaliśmy nowe zadanko.
recepta na odkrycie. Aleksios, szukając informacji o swojej matce, zwrócił się do słynnego Hipokratesa. To niezwykłe, w jaki sposób Aleksios zdołał wydostać informacje od człowieka bez języka. Znał już teraz prawdę o swojej matce i siostrze, dlatego też postanowił stawić czoła Hryzis. Dotrzyj do leśnego ołtarza. Ołtarz znajduje się w Argolidzie, w południowo-wschodniej części Doliny Snów. Jest na południe od obozu wojskowego Troezen. Dobrze, czyli z tym zadaniem myślę ruszymy w następnym odcinku. W tym jeszcze ogarniemy sobie Rydwan Hiplitosa. I tutaj mamy dwóch więźniów do ocalenia. I skarb. Jeden skarb znajduje się tutaj. A co oni robią? O kurde. No widzę, że tutaj łatwo nie będzie. W tym obozie. Kurde, każdy z tych przeciwników ma swojego zwierzaczka w postaci groźnego niedźwiedzia. Kurde. Trafiłem, dobrze. Dobra, niedźwiedź nie żyje. Wilk pokonany. A oni wszyscy strzelają ognistymi strzałami. No kurde, łatwo nie będzie. Ale jazda, jedziemy z tym. Dawaj, 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 upalimy się. No! Ale fart. No kurde. Dobra, teraz uciekam. Poczekamy na możliwość uleczenia się, dobra. Okej, teraz wilki. Wilki zazwyczaj dużo zdrowia nie mają. To niedźwiedzie skurczybyki są wytrzymałe. No dobra, to jeszcze nie koniec. Czy się uleczymy? Na razie w sumie nie ma po co. Dajemy radę. Dobra, kolejny padł. Aha, i tutaj chyba Szepuncio. Największą ilością zdrowia. Dobra, ten już padł. Okej, czy to już wszyscy? Bardzo prawdopodobne, czyli uwolnimy więźniów. Wstawaj. I ty również. Dobra, jeszcze to skarbik się udamy. No i to będzie wszystko. Oh yeah! No dobrze, pociągnęliśmy troszeczkę zadanie główne. Myślę, że w tej Argolidzie jeszcze sobie troszeczkę pobędziemy w przyszłych odcinkach. No ale na ten moment to będzie wszystko. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.